Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Szanowni widzowie Onet Rana, już za chwilę Janusz Zaorski. A wy cały czas możecie dołączać do naszego programu albo informować świat, że jesteśmy i nadajemy. Dzień dobry, mistrzu. Dzień dobry. Wiersz taki piękny o rozstaniu przeczytał przed chwilą Bryndal, że właśnie... Naprawdę? Aha, tak, przygotował się. Napisał sobie wszystko. Pracę domową odrobił. Ja podsłuchiwałem, także wiem, no, ale że do trzeciej studiował. On tak, Japończyków schemat. Nie Japończyków. Ale czy... Ja wiem, że będą skośne podania. Podobno mają być i tym można będzie parę punktów wygrać bo i ugrać. Nawet w bulionie miso japońskim oczka są skośne. Zauważyłem to, prawda? Natomiast jakoś tak, nie wiem, czy pan też jest już sercem zupełnie od mundialu odklejony? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekam na dziś. To jest zaledwie 14 dzień. Także już dwa tygodnie tej męczarni, OS. Jeszcze dwa razy tyle. No, ale jest tak pogrzebowo, przyzna pan, panie Janusz. No tak. Nawet pogoda. Kolumbia nas dobiła, bo jeszcze mogliśmy ten Senegal uznać za jakąś pomyłkę, no bo dwa prezenty przecież, oni nie stwarzali żadnych sytuacji. No, już gorzej nigdy nie będzie, a tu 0-3 z Kolumbią i to już koniec. I znowu mamy wracać ale koniec po dwóch meczach. Czego? Koniec czego tak naprawdę to jest? Jakiegoś... Koniec rozgrywek od strony polskiej ale drużyny. Ale i reprezentacji, i trenera, i wszystkiego, bo wydaje mi się, że tak było tak pięknie i nagle w sekundę jest tak źle. No niestety tak to jest właśnie, z wielkimi emocjami na największym sportowym wydarzeniu, że tutaj jakby w okamgnieniu stajesz się bohaterem pozytywnym albo negatywnym, prawda? Szczęsny, opisywany jako no jeden z najlepszych bramkarzy, jest na 32 pozycji. No bo Excel tutaj nie okłamie. Popełnił wszelkie możliwe błędy. Otóż to i fakty mówią za siebie. Niestety w każdym meczu sprokurował, a przynajmniej nie obronił tego, co rutynowy bramkarz by zrobił i tak dalej, i tak dalej. Więc może nie tyle nos na kwintę, bo czekam na dzisiejszy mecz, bo mam nadzieję, że coś oni pokażą. I gdybym chciał powiedzieć coś dla drużyny i miał taką szansę, to bym powiedział, słuchajcie, wszystkie drużyny z ostatnich miejsc w grupie się pokazały. Zdobyły albo jeden punkt, albo tak jak wczoraj, Korea fantastycznie dwubramkowo wygrała z aktualnymi mistrzami świata do wczoraj. Prawda? Panama, każdy, więc my musimy dać siebie maksa, żebyśmy nie wyszli na tą okropną czerwoną latarnię ostatnią, która z jednym golem, nie daj Boże, tym Krychowiaka pożegna się z tak. Ale z drugiej strony, panie Januszu, to są ludzie... Okej, ja rozumiem, że w piłce nożnej, tej takiej międzynarodowej, to jest jakiś finał finałów. To jest mundial, nie ma ważniejszej imprezy. Tak. Ale ci panowie wszyscy są przecież po bardzo intensywnym roku i każdy mecz, tak jak mówi Bryndal, każdy mecz dla nich w klubie to jest najważniejszy mecz, raczej o wszyscy, jeden z najważniejszych, albo najważniejszy po prostu. Więc oni nie jadą tam wypoczęci, pachnący, zadowoleni i tak dalej. Zgadza się, nie wszyscy w każdym razie. Przeczytali o sobie najgorsze rzeczy, jakie mogli przeczytać w ostatnim czasie, mimo że czuli, że wszyscy ich kochają. I teraz myślę sobie o ich głowach dzisiaj. Mają wyjść na boisko, gdzie wiadomo, że już generalnie przegrali wszystko, co mieli. Jak się zmotywować w ogóle w takiej chwili? No? To może pomyślmy sobie, to jest bal maturalny. Ta klasa już się rozstaje, już jesteśmy na symbolicznym placu na rozdrożu niedaleko stąd. I rozjeżdżamy się znowu do swoich klubów w różnych krajach Europy. W związku z tym dajmy popalić tym przeciwnikom. Pokażmy po raz ostatni, że stara gwardia, że nie rdzewieje i tak dalej, i tak dalej. Może to jest w sensie ludzkim jakieś, jakaś ściągawka, podpowiedź dla trenera Nawałki, który myślę, że też jest zagubiony, bo jeśli się czterech zawodników po pierwszym meczu zmienia, to znaczy, że właściwie wszystko się wywaliło. Że ale to znaczy, że to koszmarnie pogruchotana. Zawiedli go ci, którzy w pierwszym mieli grać pierwsze skrzypce. Zawiedli go, no i nie mógł oczywiście wystawić
kompletnie nowej jedenastki, bo to dopiero mogłoby być rozpacz. W związku z tym parę punktów triangulacyjnych, że tak powiem, zostawił, ale resztę do tego dołożył. Okazało się, że te żarówki nie zaświeciły, przeterminowane, może tylko 40 zamiast stówek. No i tak, a my naiwni kibice, Polska, Polska. No nie, no ale z drugiej strony, któryś jak się tak popatrzy... Ja jestem na siebie zły, że ja się ciągle nabieram. Że ciągle ten sopel lodu w teorii u mnie jest na plecach, a właściwie serducho mi ciągle podpowiada, nie, no przemożliwe, wygramy. Nie, ale z drugiej strony też było wiele takich, gdzieś między tym hejtem dało się wyczytać takich, którzy mówią, no jest jak jest, zawalili sporo, ale na przykład takiemu Nawałce dziękuję za to, że przywrócił wiarę w drużynę i w reprezentację, bo wcześniejsi trenerzy, sami pamiętamy jak to wyglądało, a tutaj Euro ciach, Mundial ciach. Tak, parę rzeczy im się po drodze panie udało. Panie Jarosławie, czy pan nie ma poczucia, że Nawałka jest człowiekiem niewątpliwie inteligentnym, ale szalenie kulturalnym? Czy to jednak nie powinien być zespół bardziej walczący, a nie tylko poukładany? Że w sporcie my kochamy i oni się przebijają łobuziaki. Którzy po prostu wiedzą, że to jest XXI wiek, że trzeba faule taktyczne robić. Przecież nawet nie poza jedną kartką, żeśmy tych kartek nie nazbierali, prawda? Czyli nawet w kartkach nie było przegrywamy. Walki. Dla mnie to jest za kulturalne. O. Że piłka to jest sport też pan często by to inaczej brutalny. I trzeba po prostu odwołać się do innych rzeczy poza dobrym gustem, smakiem, kulturą osobistą, którą niewątpliwie on posiada. Ja to w ludziach bardzo cenię, ale wyzwania piłkarskie są też i inne, nie tylko polegają na kulturze. Ma pan przykre, że ja to nie mówię. No, człowiek, który nie się da, utrzymuje ja widzę, z kultury. Ale tak to jest, że czasami... Odzywa się w panu nos, teoria nos reżysera. No. Praktyce. Trochę krwi jakby tam było, to rzeczywiście nie zaskoczyłoby. Nie jeszcze nie pan o czym myślę, bo... Te wszystkie argumenty, ci niedotrenowani, ci przetrenowani, na pewno tak było. Poza tym jesteśmy w sumie daleko od nich i nie wiemy, jak tam było. Różnie mówią, że i balangi warłamowie były, prawda? A to już niedobrze, bo jak się niehigieniczny tryb życia prowadzi, to zawsze gdzieś wyskoczy. Ale ja nie o tym. Piwo po treningu mnie się podobno wydaje, lepiej czasem niż woda. Być może wszyscy od trenera, prezesa, przez członków drużyny uwierzyli po tym naprawdę dobrym występie, ale tylko dobrym z plusem na Euro. 2 lata temu, że już jesteśmy markową drużyną i że możemy coś działać. Wie pan, te najlepsze drużyny typu Niemcy szykowali szczyt formy na 15 lipca na finał, bo przecież oni mieli grać w finale. Oni mieli się rozkręcać. Natomiast są drużyny, które przyjeżdżają, newcomersi, na 3 mecze i oni w pierwszym meczu dają z siebie wszystko. Stąd tyle niespodzianek, bo jak ta forma, która ma błysnąć za miesiąc, zderzy się u rutyniarza z gwałtowną chęcią pokazania się światu, to bardzo często są wyniki niespodzianki. I być może nasi uwierzyli, że wyjdą z grupy na pewno, tak byli zresztą, ja pamiętam co Hajto mówił, Tomasz Hajto, nasz czołowy obrońca, grający potem w Schalke 04, no to spacerkiem pierwsze miejsce w grupie, to tam Senegal, Kolumbia, no, Japonia. Co to prawda? Jest dokładnie. I teraz to niestety trzeba przypomnieć, że wcale tak to nie wygląda, że ale... nie znamy stylu tamtych drużyn, że mecz z Chile to jeszcze nie jest to samo co z Kolumbią. No tak, to ale... jednak ten kontynent jeden, Ameryka Południowa, ale też tam się różnią style. Ale tak samo jak i wracam do tej puenty. W związku z tym być może nasi mają zagrać dopiero w przyszłym tygodniu najlepiej, ale my tego nie doczekamy. Jaś nie doczekał. Natomiast było tak, że przypominaliśmy wszyscy, którzyśmy czytali Bońka, że jak mówił, że z Niemcami po meczu przegranym Niemiec, tak. Że spacerkiem to się tego nie wygra. I później idealnie pasowało do tego, co myśmy zrobili też. No. To się zgadza. Bardzo to będzie skomplikowane. Chciałbym, żeby nasi po prostu walczyli dzisiaj, bo to będzie godne mężczyzny. Walczyłem, wyszło, nie wyszło, to jest sport, ale niech walczą, ponieważ ja nie widziałem tej walki permanentnej. Ale po meczu Senegalu prawie nic tego nie było. Z Kolumbią początek, ale potem ciosy zadane spowodowały, że to wszystko jak
śnieg stopniało i stopniało. Jak się patrzy na to, co się tam wyczynia, ale szczególnie w naszej reprezentacji, to chyba rzeczywiście jest tak wielu, ale to trudno im odmówić racji, psychologów sportu zwraca na to uwagę, że tego, tej psychologii jest tam więcej czasem niż przygotowania fizycznego i w naszym przypadku chyba to widać, nie? Że to jest jakby zupełnie nie zawsze fizyczność, ale bardziej mental. W każdym sporcie ja trochę znam się na tenisie, kiedyś go uprawiałem w klubie i dla mnie to jest najpiękniejszy indywidualny sport świata, a drużynowy właśnie piłka nożna. I to się mówi, że w tenisie głowa, no tak, potem nogi, żeby dobiec i na końcu ręka, która czy forehand, czy backhand wybierze. Szczególnie, że masz parę tak gemów, które możesz nimi więc wszystko zrobić. Bez przygotowania mentalnego, bez przygotowania fizycznego, a to jest jedna i druga baza podstawowa, nie mamy o czym marzyć. Jeśli tak się zdarzyło, że ktoś był przetrenowany, ktoś niedotrenowany, ktoś grał ogony, w związku z tym sam nie wie, jak wypadnie. Ja zresztą mam taką teorię, którą co 4 lata powtarzam, z uporem być może lepszym od innej sprawy, że pytają mnie się, kto wygra mundial. Ja mówię, ta drużyna, która będzie miała najlepszych rezerwowych. No jak to? Co pan opowiada? Ja mówię, no tak, bo kontuzje, bo żółte kartki, czerwone spowodują, że nie ta jedenastka, która zaczynała, będzie kończyła ten mundial. Połowa, jeśli zostanie, to góra. I teraz wchodzą rezerwowi. Oni sami nawet nie wiedzą, na co ich stać, bo grali drugie połówki albo ogony 10-5 minut. I teraz, czy oni właśnie mentalnie dorośli, żeby być mistrzami świata, czy uradzą ten ciężar? Nie, ale to też tego jest... wiele nie wie osób i dlatego mamy takie niespodzianki. Aczkolwiek jak prześledzimy, kto zdobywa mistrzostwa świata, to te same nazwy państw się przewijają od Urugwaju, który był pierwszy. Choć jest też tak, że nie szukam, broń Boże, rozgrzeszenia, po prostu próbuję sobie amator odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wyszło, a nie inaczej, ale to nie jest też drużyna, która cały rok spędza ze sobą tak, żeby się znać, żeby się zrozumieć, żeby się poznać i tak dalej. Grają w różnych miejscach świata, tak, spotykają się nagle na boisku, mają jakieś chwile przetrenowania, powiedzmy w Arłamowie i w Juracie i tyle. Tak naprawdę zbudowanie drużyny, myślę teraz o trenerze, zbudowanie drużyny z takich jednostek, które nie miały kiedy się spotkać i przegrać, no to jest trudne. I z indywidualności, bo niewątpliwie takie są, ale to jest właśnie ta rola trenerów, bo jest kilku trenerów, prawda, odnowy biologicznej, no tak, mentalnej i tak dalej, i tak dalej. I możemy sobie gdybać na różne tematy, ale niewątpliwie jeszcze Polacy na tym turnieju jako zespół się nie pokazali. To był zlepek rozmaitych, czasami sprzecznych ze sobą motywacji. I to jest chyba najtrudniejsze. Oczywiście możemy odwoływać się do czasów Kazimierza Górskiego, gdzie grało się wolniej i rzadziej, czy do Piechniczka, że stan wojenny paradoksalnie dopomógł w trzecim miejscu na świecie, bo liga nie grała, bo nie mogło być tego, nikt z nami nie chciał grać, ale mogliśmy być skoszarowani i przez pół roku trenować i wytrenować drużyny, jakieś tego rodzaju ustawienia, które zamkniętymi oczami można było potem na boisku realizować. Teraz tak nie ma, ale wszyscy tak mają. Wszyscy gdzieś są poukładani, a ci najlepsi to grają na różnych kontynentach wręcz. Ale ciekawy jest problem, prawda, lidera. To mnie zawsze ciekawiło, czy i kiedy on powinien poderwać zespół, jak może wpłynąć, prawda? I mamy tutaj opowieści na tak, hasło Ronaldo, mimo że też nie strzelił karnego, prawda? Czy opowieści średnie, bo w jednym meczu Messiemu wychodziło, w drugim nie wychodziło. Też karny nie wyszedł. Niestety minusowe ci liderzy, na razie tak niestety muszę myśleć o Robercie Lewandowskim, że w żadnym z tych meczów nie udało mu się, czy samemu, czy poprzez podanie, czy poprzez słowne jakieś uwagi, odmienić losu pojedynku. Z drugiej strony mówiło się, że Wojtek Chrzęsny jest taką osobą, która jest w stanie krzyknąć, jest w stanie rozbawić, jest w stanie zmobilizować czasami, a tutaj nagle się okazuje, że jego bilans zysków i strat jest na jego bardzo, bardzo, bardzo dużą niekorzyść. A poza tym bramkarz to jest specyficzna sprawa. On przecież w większości jest przy bramce. W związku z tym z napastnikami jest gorzej, bo oni gdzieś tam po flankach lewej, prawej biegają. I zawsze mnie to zastanawiało, czy dobrym jest, żeby kapitanem był bramkarz. Bo on w sensie głosowym, jak ten tłum tam wrzeszczy, śpiewa piosenki i tak dalej, on się nie przebija.
Więc wydawałoby się, że ten playmaker, ten mózg drużyny, kiedyś to był Dejna, który rzucał tak piłki, że wystarczyło, że Szarmach czy Lato nadstawiali głowę czy nogę, prawda? To był też również i kapitan drużyny. Ale też często jest tak, że zostaje wybrany kapitanem ktoś, kto wzbudza największe zaufanie. Mhm. A jeżeli on nie jest piłkarsko na najwyższym poziomie, to wtedy jest błąd, bo zawodnicy podświadomie i jemu podają częściej niż tym innym lepszym. I wtedy w sensie sportowym jest obniżka dla całego zespołu. Więc to są bardzo pokomplikowane historie. No i teraz nie chciałbym teraz wyjść tutaj na jakiegoś wicegmocha, który to wszystko składa i tam wyciąga pierwiastki i całki nie robią mu różniczki i tak dalej. Bo w sumie to jest prosta gra. Trzeba strzelić o jednego gola więcej niż przeciwnicy. No, ale teraz trenera, szefa PZPN-u pytają, no i co? No skończy się, wrócimy, usiądziemy z trenerem, posłucham, jakie on ma pomysły i zaczniemy decydować. Może tę drużynę trzeba odmłodzić. I mam wrażenie, że hasło trzeba ich odmłodzić, trzeba poszukać nowych jest zawsze powtarzane i później nie wiem, czy to się udaje zrobić. Bo tak krawiec kraje, prawda? Można sobie powiedzieć, ach, tutaj byśmy chcieli takiego obrońcę, lewego czy prawego, a tutaj w środku defensywnego pomocnika. Ale jak nie ma takich, to ci zastępcy jeszcze być może bardziej obniżą poziom. Poza tym, co tu dużo mówić, ja cenię odwagę. Ja miałem takie poczucie pewnej bojaźliwości wśród naszych zawodników. Ale co, bo mundial, bo stres, bo to taka impreza? Bo stres, bo to, że się nie ułożyło. Proszę popatrzeć na tego biednego Cionka, który przecież stanął na drodze piłki i od niego się odbiła i on potem już tylko do tyłu podawał, do bramkarza. On już, że tak powiem, bał się, że coś sknoci, więc do tego najbliższego podawał. A tak się nie zbuduje żadnej akcji ofensywnej. Ale z drugiej strony to jest tak, chcemy młodszych, może trzeba ich odmłodzić, całą drużynę i tak dalej, a później jest dyskusja, oni są jeszcze za młodzi na mundial. Mundial to jest zupełnie inna impreza, to strasznie trudno psychicznie udźwignąć, przecież oni jeszcze nie mieli takiej publiczności przed sobą. Proszę pana, ja w 2006 roku byłem na tym ostatnim mundialu, nakręciłem 4 filmy, siedziałem tam kilka tygodni w Bardenhausen, koło kwatery naszych piłkarzy. I wszystko mogłem obserwować, że tak powiem, bardziej od strony podszewki. I była ta sama sytuacja. Mało tego, z Ekwadorem żeśmy 3-0 wygrali jesienią poprzedniego 2005 roku. W dość specyficznych warunkach, bo była burza, było kompletnie zmoczone boisko, tak jak w słynnym meczu z Niemcami w 1974. I my na tym grząskim terenie żeśmy sobie lepiej dawali radę niż świetni technicznie piłkarze z Ekwadoru. 3-0 wygraliśmy, ale na mundialu 0-2. Drugi mecz z Niemcami 0-1 i prowadziłem samochód na polskiej rejestracji. Stanął obok z odkrytym szyberdachem wóz, popatrzył na niemiecki kierowca i mówi, co, fahren nach Hause, ja? Wracacie do domu. Ja mówię, no tak. I on nagle sobie uświadomił, że on mnie dotknął. I on mnie przez 5 skrzyżowań gonił, ciągle mnie przepraszając, że on nie chciał mnie urazić, że... I ja mówię, człowieku, ty uważaj, bo zaraz wypadek spowodujesz. Już mnie 5 razy przeprosiłeś. Tak, a ja się nie czuję urażony. Taka jest wymowa faktów po prostu. No, tak i taka jest wymowa faktów, że minęło 12 lat i jesteśmy w takim samym punkcie. Jest mecz trzeci, który oby był przykładem pokazu walki i umiejętności naszych piłkarzy, bo jeśli nie, to ja myślę, że Nawałka się nie obroni, bo będzie taki nacisk opinii publicznej, w ogóle wszelaki, medialny, że prezes Boniek będzie zmuszony szukać kogoś innego. Ale może właśnie to Bryndel tu pół żartem, pół serio rzucił, że może powinniśmy szukać poza granicami, a nie w kraju. Absolutnie jestem za tym. Uważam, że zrobiono wielką krzywdę Ben Hakerowi, a zwłaszcza zrobił to prezes Lato, który go poinformował przez media, że nie jest już prezesem. Jest coś takiego, że chce się mieć wpływ na wszystko. Decydenci uwielbiają, prawda? Prezes zna Nawałkę, grali razem przecież w Argentynie w 78, więc wiadomo, że na skróty można się dogadać, a czasami przeforsować własne zdanie. A tutaj byłby autorytet, ale to już jest bardzo ciężko wpływać na ten autorytet, bo on mówi zaraz, ja mam inne poglądy i ja forsuję swoje poglądy. Więc
Myślę, że oficjalnie tak, tak, czemu nie, ale świadomie i podświadomie będzie się chciało jednak swojaka, bo swojak będzie posłuszny. No ale kogo my tu mamy? No więc właśnie, słyszałem ten fragment chociaż rozmowy. Nie, teraz mamy ostatni Henryk Kasperczak był, który prowadził Tunezję, Maroko, prawda, i drużynę. Nie ma, że tak powiem, polskiej myśli trenerskiej gdzieś w innych klubach. To tylko po piłkarzy sięgamy, a nie po polskich trenerów piłki nożnej. W związku z tym tu jest problem. Tu jest problem. Ale uważam, że to jest jakieś wyjście. Ktoś, kto po prostu będzie miał autorytet, kto jasne, czytelne postawi warunki. Bo tak naprawdę rozumiem, że finansowo karty. Nie mamy problemów i nie mielibyśmy pewnie, nie? Nie, związek skoro Legia może bogaty, co 5 sekund zmienić bardzo dobrze trenera, zarabia no i myślę, że opłacenie trenera nie będzie problemem. Ale u nas się takie dziwne dzieje, rzeczy dzieją. Ten Czerkasów, myślę, że Lew będzie trener teraz do wzięcia, Rosji, który z Legią zdobył mistrzostwo Polski, za to został wyrzucony z Legii. Bo co? To jest świetny fachowiec. Ja bardzo przyglądam się Rosjanom. Nie lekceważyłbym nawet ich, bo oni z Hiszpanią bodajże będą teraz grali. Więc niby nie są faworytem, ale to jest drużyna zdolna zrobić niespodziankę. I wychowali sobie trenera. Poza tym jeszcze jeden aspekt na sam koniec, bo dojeżdżamy. Być może niektórzy mają za dobrze w klubach i ta reprezentacja za mało im daje. We wszystkim. I się nie są w stanie zmobilizować. I tak? Nie są w stanie. No ale jednocześnie wszyscy dotykają orzełka, mówią, gramy dla ciebie, to jest niesamowite, to jest zupełnie co innego. Wiem, że można to odegrać, no ale jednak, no to komu wierzyć? Właśnie, komu wierzyć? No chciałbym, żebyśmy wierzyli wynikowi pozytywnemu dla nas przed 18. Janusz Zaorski, bardzo dziękuję. Dziękuję jak bardzo. Wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi. I bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowny panie reżyserze, trenerze. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.